Siema, ja jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku nie opowiem wam, jak zdobyć kart hoverboarda, lecz opowiem wam moją teorię właśnie o kart hoverboardzie. Ale zanim się tą teorię wam przedstawię, to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję i z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie łapkę w górę pod filmem, jeśli chcecie więcej odcinków tego typu na moim kanale. Oraz polecam wam również wesprzeć mój kanał, ponieważ daje wam to dużo bonusów i nagród, a wesprzeć mój kanał możecie już od 2 zł, a zapłacić na przykład PlayStation Cardem, więc naprawdę warto. Napiszcie w komentarzu kod, a ja przypnę wam serduszko, no a teraz myślę, że nie ma co przedłużać i lecimy z tematem dzisiejszego odcinka. A więc jak wiadomo, w PC Simulator X są deski, no i trochę tych dysek w tej grze jest. No i obok każdej deski jest napisane, co trzeba zrobić, aby ją odblokować. No i taką jedyną tajemniczą deską jest właśnie kart hoverboard, obok którego nie ma napisane, co trzeba zrobić, aby tą deskę odblokować, tylko jest napisane miau. No i ogólnie na YouTubie, na TikToku i na różnych mediach społecznościowych bardzo dużo osób nagrywało filmy, w jaki sposób odblokować tego właśnie kart hoverboarda. No i do tej pory jeszcze nikomu nie udało się nagrać takiego filmu i znaleźć sposobu na odblokowanie właśnie tego kart hoverboarda, a było takich filmów na internecie bardzo, bardzo dużo, no i do tej pory właśnie się nikomu to nie udało. No i moja teoria na temat tego kart hoverboarda jest taka, że po prostu nie da się go zdobyć. Wiadomo, że Preston, czyli twórca gry PC Simulator X, dodał celowo ten opis obok tej deski właśnie taki tajemniczy, czyli miał, żeby nie wiadomo było o co chodzi z tą deską. No i moim zdaniem chciał on sobie zyskać po prostu popularność gry i żeby o tej grze było głośno i chciał sobie on zyskać graczy. No i udało mu się to zrobić, ponieważ w internecie było bardzo dużo filmów nagrywanych właśnie w jaki sposób odblokować tego kart hoverboarda. No i myślę, że dzięki temu na pewno dużo graczy po raz pierwszy zauważyło właśnie filmy o tej grze, no i zaciekawiła ich ta gra, no i pewnie dzięki temu dużo graczy po prostu zaczęło grać w PC Simulator X. No a wiadomo, że im więcej graczy, tym więcej pieniędzy, a też tak poza tym to było bardzo dużo filmów właśnie nagrywanych na temat odblokowywania tego kart hoverboarda, tak jak już mówiłem wcześniej, no i no właśnie było tych filmów mega dużo, no i do tej pory nikomu się nie udało właśnie odkryć sposobu na tego kart hoverboarda. No i nie oszukujmy się, do tej pory jeśli byłby jakiś sposób na odblokowanie tego kart hoverboarda, jeśli dałoby się tego kart hoverboarda odblokować, no to już na pewno ktoś znalazłby ten sposób i każdy by wiedział, jak tego kart hoverboarda odblokować, a tak to do tej pory nie wiadomo, więc właśnie tak wygląda moja teoria, że tego kart hoverboarda nie da się odblokować i po prostu Preston zrobił to celowo, żeby zyskał sobie on po prostu więcej graczy, dzięki temu też jest więcej pieniędzy, no i też dzięki temu gra staje się bardziej popularniejsza, ale oczywiście jest to tylko moja teoria, więc każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. A więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, więc mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym filmem oraz nie zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z moimi filmami. No i polecam wam również wesprzeć mój kanał, ponieważ daje wam to dużo bonusów i nagród, a więc polecam. No a w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, także ja już nie przeżyłem tego filmu, więc trzymajcie się, no i cześć!